Ważne, co się kochani do was mówi, nieważne, co się dla was nagrywa, i tak w komentarzach albo jest dobrze, albo jest bagno, jak to mawia nasz naczelny chroniarz Łukasz. Kochani, dzisiaj kolejny raz Karol jest na przeglądach i dzisiaj kolejny raz podejdziemy do maszyny losującej, czyli pompy ciepła Panasonic, T-Cup 9 kW i jej sterownika. Ale kochani, będziemy się tutaj wspierać, ponieważ mamy podlicznik i podlicznik, który jest zainstalowany od samego początku, tak? Tak. Nie mamy niestety wskazań, bo tutaj klient z ręką na sercu przyznał, że w pierwszym roku to on to obserwował, a potem grzało to grzało i jest dobrze. Generalnie nie jest też dobrze, bo wskazania podlicznika, już mogę przyspoilerować, nie podlicznika, tylko wskazania sterownika, pokazują copy na poziomie 3, a mamy tutaj do czynienia z instalacją mieszaną. Pokażę wam, jak ta instalacja wygląda, bo nie było mnie to tu na montażu, ale najpierw tradycyjnie zacznijmy sobie od tego w ogóle, z jakim tutaj budynkiem mamy do czynienia. Ile metrów ogrzewanych? 160 metrów. I mamy tu instalację, tak jak wam powiedziałem, mieszaną, nietypową, ponieważ jest tutaj, nie ma tej założonej płyty dodatkowej. Pompa ciepła robi jeden parametr do bufora, wypuszcza. Wyższy parametr idzie bezpośrednio na grzejniki, niższy parametr jest robiony przez mieszacz, ale przez zewnętrzny sterownik. Czy to rozwiązanie się sprawdza? Jak najbardziej. Czyli widzicie, nie trzeba montować. Nie trzeba montować dodatkowej płyty rozszerzeń. Możecie to zrobić sami i zaoszczędzić wiele pieniędzy. Okej, już wam powiedzieliśmy mniej więcej, jaka jest powierzchnia ogrzewana. Ile tutaj mniej więcej procentowo mamy rozkład podłówki do grzejników? Czy to jest 50 na 50, czy No, coś takiego. coś koło tego? Jeżeli chodzi o odnośnie temperatur, jak jest nastawiona podłogówka? Bo grzejniki nie są jakoś hiper wysoko, więc muszą być dość dobrze przewymiarowane pod pompę ciepła. 46 stopni przy temperaturze minus 15. I jak tutaj ustaliliśmy, wystarcza to w zupełności. I klienci też są tacy, którzy lubią wyższą temperaturę, ponieważ mamy tutaj, celujemy w 23 stopnie, a nie 19. Nie marzną tutaj w dresach, nie chodzą, tylko raczej myślę w podkoszulkach. Tak jest. Jeżeli chodzi o podłogówkę, jaka temperatura? Tam będzie chyba 26-30, coś takiego. Czyli 30 przy minus 20 pewnie, Tak, tak? Czy tak. coś takiego. Więc tak to, kochani, wygląda. Budynek ogólnie jest tutaj chyba, z tego co ja kojarzę, to zlepiany z kilku budynków, tak? Kilku materiałów i tak dalej. Dobrze kojarzysz? Czy tylko garaż jest do... Garaż jest dobudowany, Okej. Okay. A budynek w większości to... Jakie to w ogóle lata? no. 80. lata. Zwykła kostka, taka staropolska. 2 lata temu ocieplona. Okej. Okay. I ocieplenie jakie tutaj mamy? 15 styropianów grafitowy. A z czego to jest wybudowane? Z hasia Z czy hasia, z tak. hasia? Na dachu Na ile? dachu jest ściągnięte hasie i też położone tam styropian chyba z 30 cm. Widzicie, czyli jest super, bajecznie, wspaniale, czyli stary budynek, steromodernizowany. A teraz zobaczymy sobie do sterownika i pokażę wam, jak też ten sterownik jest tutaj poustawiany. Jakiejś rewelacji tutaj nie mamy. Wszystko za chwilę się okaże. Lecimy. Ok, standardowo sterowniczek, wyłączymy go sobie, żeby więcej móc wam pokazać, też krzywą grzewczą i tak dalej. Lecimy do sprawdzenia systemu. I jeżeli chodzi o dane, tak jak powiedziałem wam, poboru, to będziemy mogli to jedynie uśrednić, przerzucić przez lata, które tutaj działa. Pompa była zainstalowana 2021? Tak, no, przypadek. 2021 i lecimy sobie tak. Najpierw historia błędów, standardzik, nie mam tutaj błędów. Sprężarka, ilość włączeń jest mniejsza niż całkowity czas działania. Klient leci sobie tutaj na harmonogramie, jeżeli chodzi odnośnie grzania ciepłej wody użytkowej i jeżeli chodzi odnośnie ogrzewania. I teraz pytanie, czy harmonogram odnośnie ogrzewania, czy to się opłaca, działa normalnie i tak dalej. Jakie tutaj ingerencje, żeby pompa ciepła, że tak powiem, nie non-stop chodziła według krzywej grzewczej, jakie ingerencje robi ten harmonogram, jeżeli chodzi o grzanie centralnego ogrzewania? Mnie głównie chodzi o to, żeby nie grzać wody w nocą. Okej, okay, Mam wody, a panele. centralnego ogrzewania? Chodzi No cały czas. niezależnie. Cały czas Okej, okay, chodzi, no. czyli nie ma tutaj tak, że jest wydzielone, że w tej godzinie, Nie, nie wiem, nie. do taryf jakiś i tak dalej. Nie. Okej, okay, czyli tylko ciepła Na noc woda. jest mniejsza temperatura wtedy, no. Okej, okay, ale co, krzywa grzewcza Krzywa minus? grzewcza minus 2 chyba tam, jakoś tak.
Czyli jest. I czy nie ma problemu, bo to jest też pytanie, które mi klienci zadają, że na przykład wyjdą sobie do pracy i chcą obniżyć temperaturę, potem podnieść temperaturę zanim przyjdą, albo właśnie obniżyć nocą temperaturę, czy nie ma potem takiego czegoś, że rażąco wzrasta pobór energii, bo pompa musi nadganiać po tym okresie, jak się wychłodzi budynek. Nie zauważyłem czegoś takiego. Nie robimy czegoś takiego, że tak tam wyjście do pracy, to obniżamy temperaturę, bo my pracujemy na zmianę, więc No ale raz tak, jeżeli raz tak. obniżacie nocą, no to w sumie to No jest też to. duży, duży okres czasu, tak? No. Czyli żadnych rzeczy na minus nie zauważono. Ok. Jeżeli chodzi o użycie grzałki, czy był włączany tryb cichy? Kiedyś włączałem. To może wtedy zostało to nabite. Podlicznik od grzałki nie zarejestrował, bo jest osobno podlicznik od grzałki, nie zarejestrował niczego, a mamy tutaj 7 godzin użycia grzałki na cele centralnego ogrzewania, na cele ciepłowody użytkowej w ogóle nic nie ma. Co jeszcze? Lecimy sobie do monitoru poboru energii. Nieobecnie. Co ja? Ja się nie jadam na tych pompach. Pobór energii. I lecimy sobie tak. Rok. W prawo macie całkowity pobór energii przez ten budynek rocznie 4600 kWh. W pierwszym roku budynek nie był ocieplony, bo to była pompa. Dopiero w następnym. I pamiętasz, ile było, jakie było zużycie? No chyba z 8000 kW. Czyli praktycznie dwa razy więcej, tak? A jeżeli chodzi o podlicznik, to mamy, dobra, 2003 lata powiedzmy, że mamy używane tą pompę. Ile teraz jest na podliczniku, jeżeli chodzi o odnośnie sprężary? Bo grzałka, tak jak mówię, nic nam nie wskazała. Generalnie tutaj też marginalne to wskazanie, jeżeli chodzi o podlicznik, bo 7 godzin. Nie podlicznik, tylko, ojejku, licznik. Tutaj w pompie sterownik. I? 19360. No to teraz zobaczymy, jak dobry jesteś z matematyki. Ile to wychodzi? No, jakby było 21, to by było około 7000 kWh, ale jest mniej. No, czyli będzie około 6. No. Dobrze mówię? No to popatrzcie, już sobie wyliczcie, ile to jest. I już tam patrzcie w komentarzach, że podlicznik wskazał 6000 kWh poboru, a tutaj mamy 4600, to jest 28,7% i co wychodzi żałosny, a co wskazany jest żałosny, więc ja wam pokazuję, jaka jest prawda systemu, prawda ekranu i w ogóle prawda wszystkiego, moja prawda najprawdziwsza. Dobra, pobór energii w grzaniu wygląda tak, 3000 kWh, powiem szczerze, jak na TKP 9 bardzo dobrze, szczególnie przy tej ilości włączeń. I jeżeli chodzi o pobór na ciepłą wodę użytkową, klient mówi tutaj, że co? Że jest załączona pompka od cyrkulacji, czy ona jest na stałe, czy przez jakieś gniazdko inteligentne coś, sterownik? Tam na noc się wyłącza, nie? A tak chodzi cały dzień. No to co 15 minut trzeba się włączać. Jest to sens? Nie macie takich cyklów, że nie wiem, większe zużycie jest o tej godzinie, mniej więcej tej wody? No to sprawdzałem, to się nie sprawdza, bo tam... Okej, dlatego, że jest załączona pompka od cyrkulacji, niestety będzie tutaj większe zużycie, ponieważ cała instalacja od cyrkulacji robi jako chłodnica i w zależności jeszcze jak wysoko macie ustawioną ciepłą wodę użytkową, gdzie jest włożony czujnik, będzie to bardziej albo mniej prądożerne. Powiem szczerze, wskazanie nie jakieś krytyczne, bo nie ma tutaj 3000 kWh. Takie rzeczy raczej się zdarzają w nowszych budynkach, gdzie ten stosunek zużytej energii przez ciepłą wodę użytkową jest nawet większy niż na centralne ogrzewanie. W starszych budynkach raczej to, co widuję, to jest 800, 1000, 1200 kWh rocznie, więc tragedii tutaj nie ma i to też w sumie wszystko w zależności od tego, jak będziemy to wszystko mieli poustawiane. Ok, produkcja energii to naprawdę szybciutko, całkowita, na cele CO, nie mam chłodzenia, na cele grzania ciepłej wody użytkowej, to co tygryski lubią najbardziej i tutaj już możecie, już hejterzy, proszę do komentarzy. Dlaczego? Ponieważ mamy całkowity COP 3.0, 3.1 jeżeli chodzi o grzanie, chłodzenie 0 i jeżeli chodzi dla zbiornika 2.9. Czy to jest dobrze? Chyba dobrze, nie? Zawsze coś lepiej. A ja mogę powiedzieć źle i co? No. A wypiszcie w komentarzu, czy to jest źle, czy dobrze. I dlaczego, panie Marek, przedstawiciel, warto by było założyć tutaj tylko jedną słuszną pompę gruntową, która osiąga COP 9,7.
I od razu proszę o komentarz ze strony Jarka też. Jarek, nie pamiętam nazwiska, ale który on go będzie zgładzał. Dlaczego Marek przedstawiciel piszesz głupoty? Jak ja lubię te wojny wasze w komentarzach. Jest co pooglądać, ludzie mają się z czego pośmiać, więc jest fantastycznie i wspaniale. Zobaczmy sobie jeszcze jedno. Wejdźmy sobie w ustawienia instalatora. Jedno, co zmieniłem tutaj, układ wam zaraz pokażę. Układ jest równolegle do bufora. W ustawieniach działania zmieniłem tutaj deltę na między zasilaniem a powrotem, ale lećmy sobie po kolei. Jeżeli chodzi o krzywą, nie wygląda tutaj, nie wiem, nie mam jakichś strasznych temperatur. 46 przy minus 15, 30 stopni przy plus 15, więc można powiedzieć, że taka delta, od której się raczej wychodzi, jeżeli ustawiamy pompę ciepła, nie mamy i nie mamy w niej ani za małych, ani za dużych grzejników. No, powiedzmy 44-45 raczej bym tutaj na początek ustawił, ale jak ktoś chce wyższą temperaturę, no to trzeba więcej też przyhajcować. Ok, jeżeli chodzi o zewnętrzną temperaturę wyłączenia grzania 13, wystarcza? Nie ma w Wystarcza. okresach Nie przejściowych ma. problemu. Nie ma. Ok, delta na grzaniu to było ustawione na 6, jest ustawione na 5 teraz. Temperatura zewnętrzna włączenia grzałki minus 5 i jest ona aktywowana. Jest tą instalacją chłodzona? Czy nie chłodzisz? Chodziłem tam bo 2 lata temu, Udawało ale się, czy nie? no coś tam było lepiej, Czy ale nie kapało? Nie, nie, A nie nie, leciało z tej instalacji nie wszędzie? kapało, ale teraz już mamy klimę zamontowaną, więc nie używam. Okej, o to też pytaliście ostatnio, jak trzeba to ustawić. Maksymalny czas działania CO i tłumaczyłem wam. Pół godziny lub godzinę, w zależności czy macie grzejniki, czy macie podłogówkę, ale to nieistotne. Trzeba rozumieć ten parametr jako maksymalny czas działania CO. Jest to czas przerwy pomiędzy kolejnymi cyklami nagrzewania ciepłej wody użytkowej. Jeżeli nagrzaliście właśnie ciepłą wodę użytkową i wypuściliście ją tak, że spadło poniżej histerezy, czyli woda znowu się musi załączyć na grzanie i minęło na przykład, no, tutaj akurat dla tego parametru, minęło 31 czy tam minut, czy minęła godzina, woda wam się włączy z powrotem na grzanie. Jeżeli minęłoby na przykład 20 minut, woda nie załączy wam się na grzanie. Błędem jest rozumienie tego parametru maksymalny czas działania CO jako czas, ile maksymalnie może chodzić sprężarka cugiem, ciągiem, zanim się wyłączy. Powiem szczerze, ja też na początku rozumiałem tak ten parametr i dlatego ustawialiśmy go na przykład na 8 czy na 10 godzin. Co się działo wtedy? Niestety działo się tylko tyle, że jak klient wypuścił wodę, to często gęsto, pomimo tego, że temperatura w zasobniku było zezwolenie grzania ciepłej wody użytkowej, temperatura w zasobniku na przykład była, nie wiem, 30 stopni, a nastawiona była 40 czy tam 45. No to nie załączało się ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i dopiero po minięciu tego czasu nastawionego, czyli 8 czy 10 godzin, uruchamiało się grzanie ciepłej wody użytkowej. Ale to mieliśmy kilka pierwszych pomp, które już są oczywiście przestawione i tyle. Nie wiem, czemu tak to się nazywa, no ale Panasonic i tak samo, dlaczego grzałka pokojowa to jest grzałka, która jest wbudowana w środku, nie wiem do dzisiaj, czemu to tak się nazywa. Maksymalny czas działań CW już należy rozumieć tak, jak jest na wygrzewania zbiornika, tak? Należy już to rozumieć tak, jak jest napisane, czyli ile maksymalnie może pracować pompa w trybie grzania ciepłej wody użytkowej. Jeżeli przez godzinę nie dałaby radę tutaj dogrzać do zadania temperatury, przełączy się na CO i potem dopiero z powrotem po czasie bodajże tym, czyli maksymalny czas działania CO, 30 minut, znowu będzie nam nagrzewała ciepłą wodę użytkową przez określony czas, czyli przez określoną maksymalnie godzinę, chyba że wcześniej dogrzeje do zadanej temperatury. Ponowne wygrzewanie zbiornika jest tu standardowo ustawione na 5 stopni.
dezynfekcja termiczna była aktywowana, ale nie działała. Dlaczego nie działała? Ponieważ w ustawieniach funkcji, które mamy tutaj, była dezynfekcja termiczna nieaktywna. Musimy to w Panasonicu też aktywować, jeżeli chcecie, żeby ta funkcja działała. Może Wam pokażę nawet, gdzie to jest. O, jesteśmy, mamy załączoną pompę, ciach, wchodzimy w menu, ustawienia funkcji. Grzałka pokojowa to jest zezwolenie pracy grzałki. I tutaj jest grzałka aktywna i dezynfekcja termiczna. Jeżeli jest wyłączona, a była wyłączona, nie załączało się klientowi na dezynfekcję termiczną. Nie wiem, czemu zrobić to tak wieloetapowo, to zezwolenie, ale tak to wygląda. Jeżeli chodzi o temperaturę, jaką mam tutaj nastawioną, 45 stopni na ciepłą wodę użytkową. Do końca powiem szczerze, nie wiem dlaczego COP tutaj, jeżeli chodzi odnośnie centralnego ogrzewania, wyszedł tak niski, ale taki po prostu jest. Mamy tutaj instalację fotowoltaiczną, tak? Na starych zasadach, więc nikt się nad tym do końca nie zastanawia, czemu po prostu tak. Żadnych błędów pompa nam nie wyrzuca, ale tak jak to tłumaczy Panasonic, to urządzenie, które tutaj macie, ten układ pomiarowy, nie jest to do badań laboratoryjnych, jest to takie, no, jakby to Wam powiedzieć, coś Wam pokazuje, ale nie należy się tym sugerować, do końca przejmować. Mogą być przekłamania, wystarczy i to już Wam wielokrotnie mówiłem. Głównymi danymi, z których pompa ciepła wylicza Wam produkcję energii, czyli coś, co jest potrzebne do COP-u, jest różnica temperatur między zasilaniem, między powrotem. Do tego dochodzi przepływ. Wystarczy, że którekolwiek z tych parametrów, tych odczytów będzie zafałszowane, to znaczy będziecie mieli jakiś syf w wodzie. Inaczej ten czujnik ultradźwiękowy, który tutaj jest, który jest dość dokładny, inaczej pokażę Wam przepływ. Tu już będziecie mieli zafałszowanie. Jeżeli będziecie mieli odchyłkę czujnika na zasilanie o pół stopni i czujnika na powrocie o pół stopni, a to się zdarza i te czujniki nie będą skalibrowane, to niestety będziecie mieli, też możecie mieć o pół lub o nawet jeden stopień, w zależności w którą stronę to będzie odchylone o stopień. COP na przykład 3 albo 3,5-4 i to jest wskazanie, że tak powiem, pogody, tak? Więc z tym naprawdę nie należy się za bardzo przejmować. Ja wiem, że niektórzy z Was powiedzą, ale to po co w ogóle to jest? Nie wiem, po co takie rzeczy Panasonic też w pompach ma. Niektórzy za bardzo ślęczą, że tak powiem, nad tymi pompami, a nie popatrzą sobie, ile ich budynek powinien zużyć energii. Wynika to chociażby w nowych budynkach z audytu energetycznego, charakterystyki energetycznej, więc jeżeli to się wszystko mieści w tym, ile ten budynek powinien energii pobierać, tak, i sprawność tak liczona nie wychodzi nam jakoś bardzo źle, to bym się tym naprawdę nie przejmował. Wynik, który tutaj jest, jeżeli chodzi o centralne ogrzewanie, 2700 chyba 700, tam, czy tam 3000 kWh, jest to wynik normalny dla takiego budynku, który nie jest budynkiem nowym, tylko jest niestety budynkiem termomodernizowanym. I takie mądrości dzisiaj chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że coś mądrego przekazałem, że będzie się to niosło po internetach. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmie z serii Karol na przeglądach pomp ciepła. Mam nadzieję, że coś jeszcze dzisiaj nagram, bo jeszcze kilka przeglądów przede mną, więc cześć czołem, trzymajcie się waszych pomp ciepła. Pa!